Sensoul, ja Drabina Pieprzu, witam Was bardzo serdecznie w 33. odcinku naszej luźnej rozgrywki z The Sims 3. Holly and Molly, jesteśmy przed domem Holly, bo tak sugerując się Waszymi podpowiedziami, postanowiłam rozgrywać odcinki, tak wiecie, jeden odcinek tu, jeden odcinek u Molly, ale jeżeli się będzie cokolwiek działo takiego, że trzeba będzie podzielić troszeczkę naszą uwagę, wtedy te odcinki będę dzieliła na pół. No, więc dzisiaj zaczynamy od Holly, dlatego że nasza Emma dzisiaj idzie do szkoły. A w ogóle to nasza Emma, gdzie jesteś w skarbie? W łazience sobie stoisz i dumasz. Ma, słuchajcie, kitki. Znalazłam jej. Znalazłam, bo ja wiedziałam, że ja je mam, tylko po prostu ich nie zainstalowałam, bo gapa ze mnie straszna. Ale wiecie, czasami tak jest. Omar idzie sobie coś tam przekąsić, chociaż wcale taki głodny znowu nie jest. Dumny tatuś chciałby wyściskać Antoniego i niebawem to zrobi, to znaczy niebawem, jak wróci z pracy. A nasza Holinka zajmuje się naszą dzidzią, więc tam go jeszcze wyściska i potem go włóż do kojca. No i tak, jeżeli chodzi o nasze Nubu, no to do urodzin mamy 2 dni. Więc niewątpliwie w kolejnym odcinku te urodzinki byśmy zrobili i wtedy znowu bym podzieliła ten odcinek na 2. No, wiecie o co chodzi. Omar, Emma, do szkoły, do pracy, raz. Nie zdążyłeś zjeść, nie? Och, nie myj tego, no. Chodź Emma, pokaż się kochani, jak wyglądasz. A ty w zimowym stroju idziesz jeszcze? No 0 stopni, nie ma, dziwne. Chociaż pani listonoszka jak najbardziej taka, o proszę, cała, taka roznegliżowana, a co tam? Pozdrowienia od rodziny. No właśnie, pojawiło nam się powiadomienie, które przeoczyłam przy ostatnim odcinku, kiedy byłam jeszcze w rodzinie Molly, bo dokładnie takie same dostaliśmy powiadomienie. Pozdrowienia od rodziny Zagubieńców. Słyszeliśmy, że powiększyła Ci się rodzina i chcemy Ci pogratulować. Rodzina Zagubieńców wysyła specjalną zabawkę dla Sima Antoni Atia i dokładnie taką samą zabawkę dostała Hania. Jeśli dorastając nawiąże się z nią relacje, zabawka odkryje swoje specjalne dary. Wyjmij ją z poczty, aby umieścić ją w wyposażeniu Sima o imieniu Antoni. Oczywiście my się tym zajmiemy, oczywiście to zrobimy. I niewątpliwie zajmie się tym nasza Holly, która dobrze by było, żeby, wiecie, przebrała się z piżamki, nie? Holinka, przebierzesz się, kochani, widzę, że łóżeczko pościeliłaś, no brawo ty! Tak, zmienimy Ci jakiś strój, może to będzie za bardzo odkryty, a pozostałe 2 nie chcą się wczytać. A co na 3 masz? Tak, 6 dni później, no, dajesz, pokaż. No, może w tym będziesz, no niby masz sandałki, ale okej, jest w końcu wiosna. To chodź skarbie, podejdziesz na dół i tak. Przyjmiemy prezenty od przyjaciela i weźmiemy pocztę. Chodź. Chodź, zobaczymy, kto nam coś przysłał. Na pewno same fajne rzeczy tu będą. I byłoby nam prościej, gdybym wcisnęła play, nie? Brawo ja. Tak, i ona, że niby unika rozwoju, ale to wynika z tego, unika i wynika, że niestety, ale ona dostała kolejne macierzyńskie i zaczyna dopiero za 6 dni, więc na to nic nie poradzimy, trudno. Natomiast chciałabym dzisiaj zrobić pewną rzecz i zaraz się tym zajmiemy, jak tylko odbierzemy od Was cudne prezenty. Wow! Ile my mamy prezentów? Welka 61, czyżby nowy awatarek śliczny? Tak, ten prezent był, te prezenty mamy jako najstarsze, więc je poprzyjmuję w pierwszej kolejności. Bardzo kochani, dziękuję. Bardzo dziękuję, niestety nie mogę się Wam odwdzięczyć, bo jak widzicie mogę dopiero za 6 godzin i 58 minut, więc w tej rozgrywce to się nie stanie, ale w innej na pewno. Spodziewajcie się prezentu od nas, bo wiecie, że ja swojej wdzięczności zawsze takie prezenty Wam zwracam. Dziękuję kochani Welce, dziękuję Natalce, dziękuję Ewie Malinowskiej, dziękuję Skubanemu, dziękuję bardzo
Tu jeszcze była Ania Dymna, od której mamy 1500 przez 900 prezentów, za które wszystkie dziękuję. Niektóre zostały dzisiaj wysłane. Bardzo Ci dziękuję, kochana. No i powiem Wam, że jestem niesamowicie szczęśliwa i jestem Wam wdzięczna za to, że jesteście. I jak tylko będę mogła się odwdzięczyć, to zaraz oczywiście prezenty zwrotne otrzymacie. Jestem serduszkiem z Wami. Dziękuję raz jeszcze. Spójrzcie, kochani. Emma Atia właśnie poszła na swój pierwszy dzień w szkole. Zawsze będzie pamiętać budzący strach nowych nauczycieli, ekscytujących nowych kolegów oraz stos nowych książek. No ja wiem, że Ty jesteś bardzo, ale to bardzo kochana, dzielna, więc wiem, że sobie dasz radę. A tymczasem nasza Holly, chciałam powiedzieć Molly, otworzyła prezent. No i tam była, tylko że to pewnie będzie w naszym wyposażeniu, nie? Tak, na pewno. Więc przenosimy się, kochani, tutaj do pokoiku naszej malinki. I tu jest już ta zabawka. Dobra, to już nie będę się tutaj wkręcać w te wszystkie rzeczy, które mamy w wyposażeniu. Zobaczcie, zabawka, której właścicielem jest Antoni. Ta zabawka jest taka trochę creepy, ale ja uważam, że ona jest bardzo fajna i zobaczymy, czy nam się uda z tą zabawką potem mieć fajne interakcje. Ma na imię Skarbek. Bardzo fajne imię, zostawimy. Zostawimy. Tak, ty byś chciała, moja droga, tak. Chciałabyś nawozić rośliny, których nie masz. Chciałabyś znaleźć nasiona, co się da zrobić akurat. Chciałabyś coś ulepszyć i chciałabyś urządzić przyjęcie urodzinowe, a to dopiero w przyszłym odcinku. Co też jeszcze byś chciał? Ćwiczyć aż do zmęczenia. No co ty, Holly? Co ty, naprawdę? Może wybierzemy się po prostu z naszą Holly do siłowni? Co? Już dawno nigdzie nie byliśmy. Bierz za telefon. Kochana, weź jeszcze tu, zatrudnij zatrudnij nianię. Usługi, kochanie, zadzwoń po usługi. I musimy to zrobić w miarę z rana, dlatego że dzisiaj są urodziny naszego kiciaka. I nasz kiciuś niestety, ale już się stanie seniorem. I to jest smutne. No ale taka jest kolej rzeczy. No także miałam plany co do naszego cynamonka, ale no nie bardzo. Nie bardzo, kochani, no bo w tym momencie nasz cynamonek zostanie już seniorem, więc jakby chyba już nie może być wtedy reproduktorem, nie? Tak mi się wydaje. A teraz taki mały przytyczek do naszej drugiej serii simowej z trójki. Pod tytułem Magia. Mamy takiego przystojnego Daimona Salvatore, który oczywiście jest wampirkiem. Czy nie mógłby się Daimon być taki uprzejmy i przejść do naszej drugiej serii? Halo. Tam jest taka jedna, Lili się nazywa i ona bardzo by chciała poznać takiego. No, ja bym nie miała nic przeciwko temu, nie? Ty też byś nie miała, nie? No dobra, ale myśmy tu nie przyszły szukać dla naszej Lili miłości życia. Aha, oczywiście, że wszystko jest zajęte, nie? Cornelia? Chodź, przywitamy się z tobą, a po czym cię ściągniemy z tej bieżni, bo byśmy chciały skorzystać. Agnieszka, czyś ty została wróżką? Cześć, Kornelia, fajnie, że zeszłaś, bo ja chciałam właśnie skorzystać z tego. Agnieszka, nie idziesz chyba. Chyba nie idziesz. Uwaga! Właśnie otrzymałaś zlecenie, by napisać gazetkę na temat miejscowego przedsiębiorstwa. Na szczęście supermarket współpracuje ze szkołą i zaprosił cię, aby pokazać działanie sklepu. Wybierz się do supermarketu, aby zebrać materiały do swojej gazetki, a poprawisz swoje oceny w szkole. I to mi się bardzo podoba. No idź, bo ci Agnieszka zajmie, no. A cóż ty masz za dziwny strój do ćwiczenia? Ci zupełnie inny przecież dawałam.
O, jak się trochę wywaliłam. Holly Atia właśnie pośliznęła się i spadła z bieżni. Nie zapomni łatwo tak wstydliwego momentu. Naprawdę. Na spokojnie, kobieto. No widzę, że pani Niania opiekuje się naszym małym syneczkiem. Coś ty to wyciągnął, zabawkę. Aha, okej. No to dobrze, że się dobrze sprawujesz, bo ostatnio nie bardzo to ci poszło. Natomiast jeżeli chodzi o naszego Omara, no to on tak trochę kuleje zawodowo. Ja kompletnie odpuściłam mu. I myślę, że czas byłby się za niego zabrać. Ja wiem, że kariera polityczna nie jest dla niego najlepsza, nie jest to wymarzona jego kariera życia, ale jednak, no ponieważ już powiedzieliśmy A, to trzeba powiedzieć B i będziemy teraz tej kariery pilnować. Jako członek Rady Miejskiej musisz często pokazywać się publicznie. Spotkania z publiką oznaczają także kontakt z niepożądanymi osobami, także nie możesz ich potraktować paralizatorem, o czym przekonasz się, czytając książkę Bez paraliżu. Trudno się z tym pogodzić, ale gdy przeczytasz tę książkę, poprawią się twoje relacje z szefem oraz ocena pracy. Więc jak najbardziej przyjmuję to wyzwanie, ten challenge. Przyszłaś już, Holinka? Przyjechałaś? Tak, przyjechałaś. No to wiesz co, weźmiesz sobie prysznic, moja droga. Weź sobie tam prysznic. Przy okazji się przebierzesz i mogłabyś zrobić jakieś jedzonko dla rodzinki, bo słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale wszystkie nasze produkty zniknęły. Po prostu wzięły i zniknęły. Dlatego podamy lunch. Mam nadzieję, że go nie sfajczysz. Niech to będzie zapiekanka, bo naprawdę troszeczkę tak, no słabo, to było słabe. Weź jeszcze się z nim pobaw chwilę, a potem go odłóż. Bo był taki zamysł, ponieważ jej córeczka bardzo interesuje się wszystkim, co jest związane z naturą. Dobrze wypoczęta. To Holly pomyślała sobie, że zrobi jej niespodziankę i na tyłach domu, ponieważ ta cała posiadłość tutaj z tyłu jest nasza, postawi jej coś, czego na pewno się ucieszy. I zaraz wam pokażę, co to będzie. No i już gotowe. I tutaj właśnie mamy taki obiekt, który na pewno się spodoba naszej Emmie, bo tak jak mówiłam, Emma się interesuje naturą. Jej w sumie nie przeszkadzałoby absolutnie, gdyby mieszkali w jakiejś wsi, daleko od miasta, no ale ona, no, mieszka tu, gdzie mieszka. Sunset Valley i tak jest małą mieścinką, więc ona się tu czuje bardzo dobrze, jest szczęśliwa. No ale myślę, że się bardzo ucieszy, jak wróci i zobaczy te kurki. Zaraz będzie się mogła nimi zająć, będzie może się bawiła z kurczakami, bo jeszcze się co prawda nie wykluły, nie? Ale wiecie, no poczekamy, poczekamy i pogadamy też niewątpliwie z przemądrzałym kogutem na temat, co było pierwsze, jajko czy kura. No więc to będzie taki dodatkowy bonus do naszej gry. A tymczasem, kochany, chciałabym, żebyś wrócił do domku. Tak, na dach wlazłam naszego domu. Brawo, Majeczko. Tak, ty to jesteś bardzo zdolna. Niesłychanie, niesłychanie. Tak, chodź tutaj, kochany, bo ja bym cię chciała mieć na oku. Podejdź tutaj. Natomiast tak, Omar, czy ty czytasz? Mam nadzieję, że czytasz. Tak, gdzieś w połowie jesteś. Okej, ty jesteś w połowie swojego zadania. Emusiu, powiem ci tak, skarbie. Wiesz, co zrobimy? Weźmiemy maleńkiego i przyniesiemy go na dół. Zaraz coś przygotuję fajnego. No i od razu lepiej. Malinek jest razem z nami w salonie. Jaki zadowolony. Dobra, umyj ręce, kochana. Podejdź tutaj, kochanie, bo ja bym chciała cię mieć na oku. I co byś mogła? Mogłabyś na przykład włączyć to wolno. Niech sobie pośpi malinek. To jest świetna rzecz, ta huśtawka, wiecie? A w międzyczasie nasza Emma wróci do domku i tak. Maja! I wejdź, pobawisz się na tym.
Skąd ty masz rower? Czy ty rower dostałaś? Jeszcze nie dzisiaj, jutro będzie impreza urodzinowa, na spokojnie. Bo co? Dostosuj, czyść się, biegaj wokoło, polowanie, strzeż domu. Wiesz co? Damy ci tu zabawkę, kochany, na dół. Twoją ulubioną. Tylko taki myk muszę zrobić. Więc pobaw się na razie tą zabaweczką i będziemy już czekać. No, ćwicz polowanie. Co byś chciał? Syczeć na Antoniego? Naprawdę? Nie wiem, czy to się tak da. Chyba się tak nie da. Żebyś tak syczał. No ale dobrze, może i że tak się nie da syczeć. O, jak on tymi łapciami przebiera. No dobra, już czekamy, bo zaraz przyjdzie nasza mała. Mam nadzieję, że jakoś tam dojedzie. O, jest na tym rowerku. Tego się nie spodziewałam, że coś takiego będzie miało miejsce. Dobra, chodź tu, kochana, i tam będziesz na tym... Mam nadzieję, że zmienisz ubranko, jak wejdziesz. Tak. Miałam dobrą nadzieję i tak cała rodzina w salonie się zebrała. No i co, skończyłeś już, Omar? Tak. Skoro skończyłeś, to jako pan domu możesz podejść, mój drogi, i zawołać rodzinę na uroczystą kolację z powodu zmiany wieku twojego kiciusia. No i nasze dzieciątko tam zasnęło sobie, niech śpika. Chodź tu, mała strajdka, chodź tu, chodź tu. Rodeo, wiem, że ci się spodobało. Super. Lada moment powinien nasz cynamonek mieć urodzinki, więc też chciałabym, żebyśmy mu towarzyszyli. A w międzyczasie sobie zjedzą. Nasz malinek sobie śpika. Tonio mały. A nasza Emma to będzie musiała jeszcze jedną rzecz zrobić, a mianowicie odrobić pracę domową, nie? No niestety, moja droga, skończyły się dobre czasy, teraz już przychodzi ten moment. Nie sprzątaj, Emma, dobrze? Nie sprzątaj, kochanie. Nie sprzątaj, patrz, jak zwierzak bawi się zabawką, właśnie. Idź popatrzeć. No chodź. O. Proszę bardzo, nasz kotek ma urodzinki, podnieś, to twój kotek ukochany. No mamo, no podnieś żeż tego kocika naszego. Co chciałabyś zrobić? Na pewno fajnie byłoby go uściskać. Stój. Od tyłu. Pogładź go, dasz mu buziaczka i potem go już możesz odłożyć. A ty, moja młoda damo, weźmiesz i zaczniesz odrabiać lekcje. Nie strzyż domku, chodź do tutaj do pani. Chodź do panci. No to pani przyjdzie do ciebie. Dobra, okej, masz dzisiaj urodziny, to wszystko możesz. No właśnie. Buziaczka mu daj. Ona by chciała kupić domek dla córeczki. Dobra. Zawsze tatusiowie mają takie pragnienia, no ale okej. A czy nasza córeczka odrabia lekcje? Tak, w swoim nowym pokoiku. Tak wygląda pokój. Nie wiem, czy wam pokazywałam w ostatnim odcinku. Oczywiście łóżko jest niepościelone, nie? Bo to jest przecież całkiem normalne, ale niewątpliwie musiałabym jej tu jeszcze jakąś lampkę dać. Omar, weź włóż do końca już Antoniego. No i tak powolutku będziemy się żegnać, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Taki, jaki chcieliście, spokojny, taki na luzie. Chcieliście, to macie, proszę bardzo.
Tymczasem co ty potrzebujesz? Potrzebujesz podrapać, kochany. No to chodź tutaj. Podrap sobie. No. I tak myślę, że Emma fajnie byłoby zapisać jeszcze na zajęcia dodatkowe, bo ona ma takie pragnienia. Więc może to nawet zrobimy. I mam nadzieję, że da się to zrobić z tego poziomu. Zapisz do szkoły z internatem? Nie, ale możemy na zajęcia pozalekcyjne, na balet zapiszemy Emmę. No, na a, balet. Ona będzie dobra, taka ptica baletnica. Okej, kochany, ty tu byś chciał Kościldę? No co ty, po co nam Kościlda w chałupie? Ja to troszeczkę się boję tych Kościld, wiesz? Więc tak zrobimy, do góry podejdziemy i... Omar, mój drogi. Aha, wiesz co, zanim ja cię położę, to ja jeszcze sobie tylko kuknę, co ty tutaj, kochany, masz nieteges. Nieteges to ty masz charyzmę, na przykład. Tak, mi się spełniło pragnienie zapisania na zajęcia pozalekcyjne. Omar słucha topcastu. Niestety musiałam mu ponownie kupić to ustrojstwo zwane tabletem. No niestety, ale nie było innego wyjścia, no więc co zrobisz? No nic nie zrobisz, nie? Oka nie wyjmiesz. I teraz jeszcze zrobimy tak, żebyś ty, kochana moja, wyczyść to tam do połysku. A w czyszczeniu to ty jesteś najlepsza. Co u naszego cynamonka? Pęcherz, coś nie teges, więc jeszcze użyj sobie, kochany, zjesz sobie i potem to już pójdziesz spać. Ale może pójdziesz do nas spać na górę? Co, kochanie? Chodź, tu jest twoje legowisko i będziesz sobie spał razem z nami. Tak, muszę nad Omarem popracować, no bo to jest, ja wam powiem, miglanc. Jak mu nie każe, to już nic od siebie nie zrobi, a nasza maleńka Emusia już czyści sobie ząbki. Więc jak tylko sobie wyczyści ząbale, to zaraz ją wyślemy do łóżeczka. Emma natomiast, co tam u ciebie, kochana? U ciebie skorzystałaś z tego wyglancowanego kibelka? Nie? Więc użyj. Teraz go możesz pobrudzić, jak już użyłaś. Jak już użyłaś, to weź pobrudź sobie. Umyję sobie rączki, umyjesz sobie ząbki i będziemy kłaść cały domek spać. I tak powoli, powolutku kończy się kolejny simowy dzień. Emusiu, no do łóżeczka! No już raz, raz. Na co tam czekasz? A ja go matam? Omar. Jest, udało się, okej. Dobra, to też idziesz spać. Czy nasz kiciuś przyszedł? Tak. Chodź, chodź, kładź się spać. Hopie, bo już druga jest. Co ty byś chciał złapać włamywacza? Dam ci to, słuchajcie, on też by się chciał strasznie zaprzyjaźnić z Krzysztofem, więc Krzysztofa musimy to niewątpliwie zawołać do nas do domku. A ja się będę z wami już żegnać. To był taki zwykły, rodzinny dzień. Od czasu do czasu takie odcinki też muszą być, bo wiecie, takie są fabuły trójki. Nic na to nie poradzimy. No a w kolejnym dniu jeszcze na sekundkę zajrzymy tutaj. I mam taki szalony pomysł, żeby z samego rana zrobić urodzinki naszego synka. Potem przeniesiemy się do Moli i tam zrobimy urodzinki jej córeczki. Może tak będzie dobrze. A ja się z wami, kochani, żegnam. Życzę wam miłego dnia. Poproszę o łapkę w górę. Dziękuję za subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to bardzo cię o to proszę. I bardzo, bardzo, kochani, was pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.